Dzień dobry, witajcie serdecznie, z tej strony Shrimp Farm, a my razem z naszym pięknym backline'em zaczynamy nową serię na kanale. Słuchajcie, trochę porecenzuję różne y, produkty krewetkowe, dzieląc się wiedzą. Pomoże mi dzisiaj w tym mój zbiorniczek z krewetkami Pinto y, i mam nadzieję, że ta seria Was zaciekawi. Bo będę starał się nabywać różne produkty krewetkowe i napisać wam, co o nich myślę. Słuchajcie, ostatnio, na zasadzie testowania kupiłem sobie pastę Shrimps Forever Mineral. Jest to pasta, którą właśnie widzicie, jest to pokarm dla krewetek, który, który ma się charakteryzować dużą ilością minerałów. Pomagać w utrzymaniu ładnego białego koloru, a jednocześnie pomagać krewetkom przychodzić wylinki. Czy tak jest, to będzie się okazywać w przyszłości, więc pewnie jakiś jeszcze film będzie odnośnie. Tej pasty. Natomiast moi drodzy, ja tutaj na samym wstępie odnośnie jakości produktu. Co prawda, już pastę sobie otworzyłem, natomiast no, pudełko wygląda tak jak wygląda. Miało tylko folikę na górze i jedna rzecz, która mi się generalnie jako konsumentowi nie podoba, to że to pudełko przyszło do mnie całkiem brudne, jak możecie zobaczyć. Na filmie, zarówno pod wieczkiem, jak i pod spodem pudełka, ewidentnie widać, że produkt jest wyjęty. Znaczy wyjęty. No, widać zabrudzenia po tym produkcie i to dość takie szerokie i na pewno powiem Wam, że ja ich nie zrobiłem. Jeśli chodzi o samą pastę, widzicie ją w środku ona ma taką konsystencję grubszej, grubszej gliny. Natomiast ma też pewne białe drobinki w środeczku. Ewidentnie jest to pasta gdzieś tam na bazie jakiegoś dodatku wody zrobiona. No, ale zaraz sobie przejdziemy do omówienia składników. Teoretycznie ma też mieć takie działanie, że część składników w tej paście ma powodować wiązanie złych substancji w zbiorniku. No mniej więcej tak, takiego dzioba, widzicie też tutaj konsystencję i yy, jak ona jest mniej więcej twarda przy tym jak łyżeczką ją tu ciabie. No i takiego dziobka sobie weźmiemy i wrzucimy do akwarium, zobaczymy jak moje pinto zareagują. Generalnie one nie jadły, bierzcie poprawkę na to też, że zbiornik jest duży, yy, w zbiorniku jest dużo małych krewetko, krewetek, a mało dużych. Ale zanim sobie przejdziemy do omówienia pasty, to słuchajcie, już taki zwyczaj, yy, jakiś komentarz sobie wybieram i odpowiadam. I to moim zdaniem jest świetne pytanie. Marcines napisał, Mam w krewetkarium pełno małych ślimaków. Jak się pozbyć tych ślimaków? Doczytałem gdzieś na forach o helenkach, czy helenki nie dobiorą się do krewetek. Słuchajcie, krótko, bo to jest temat na oddzielny film. Temat rzeka. Krewetkomaniacy kłócą się ze sobą, czy helenki mordują krewetki, czy nie mordują krewetki. Na pewno helenki ci małe ślimaki wybiją, ale potem ci zaczną się bardzo konsekwentnie mnożyć i finalnie, finalnie mogą doprowadzić do tego, przynajmniej ja u się w zbiornikach to widziałem. Dlatego nie mam helenek, mimo tego, że mam trochę problem ze ślimakami na farmie, że po prostu helenki wpierdzielały krewetki i to masowo. Więc ja osobiście nie polecam. Natomiast jak się pozbyć ślimaków to jest długi temat na oddzielny film. A my tutaj, słuchajcie, przechodzimy sobie do zarzucenia naszego produktu. Ja w tym czasie wam trochę o nim powiem. Słuchajcie, poczytałem sobie skład produktu i mimo moich zastrzeżeń co do tego, jak wyglądało opakowanie, to skład produktu jest dość ciekawy. Jako baza to jest mączka sojowa. Jest to baza, która myślę, że ma między innymi trzymać konsystencję produktu i zapewniać to, że jest taka pasta, a także mieć pewne wartości odżywcze. Dalej, dalej. Co mamy? Mamy proteiny roślinne. Słuchajcie, czyli generalnie białka pochodzenia roślinnego. Więc tak, jeśli chodzi o krewetki, jeśli chodzi o krewetki, taki fajny, dobry składnik odżywczy. Kolejna rzecz i to jest też bardzo taki ciekawy składnik, który mi się podoba, to jest ekstrakt z drożdży. Słuchajcie, to jest mniej więcej taki produkt, który wykorzystywany jest w szeregu w szeregu różnych produktów spożywczych, również produktów dla ludzi. Jego się produkuje, o ile się nie mylę, w ten sposób, że tam w odpowiednim procesie chemicznym drożdże pozbawiane są ścian komórkowych, komórki drożdży, i, i na bazie tego na bazie tego się robi różne produkty, te, również też takie produkty smakowe. Natomiast taki ekstrakt z drożdży z tego, co też mniej więcej poczytałem, może być taką. Dobrą bazą do kultywowania bakterii. Więc, w mojej ocenie, też bardzo spoko i bardzo fajny odżywczy składnik. Kolejna rzecz to mamy warzywne byproducts. Słuchajcie, to jest, to jest problematyczne, jak to po ludzku nazwać: odpady. O, właśnie. Odpady po produkcji warzywnej. I wydawałoby się, że odpady są negatywną rzeczą, natomiast w mojej ocenie to jest kolejny ciekawy produkt, ponieważ do takich odpadów między innymi należą nasiona, yy, ba, 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 ba. Na, nasiona yy, warzyw, jakieś łupiny, skrawki i tym podobne rzeczy. Więc de facto, produkty, które, yy, które mają te same właściwości odżywcze albo czasem nawet lepsze, jak warzywa, więc to jest kolejny taki produkt moim zdaniem pozytywny odżywczo dla krewetek. Co tu oni jeszcze wrzucili? Tłuszcze. No ciężko mi się wypowiedzieć, ponieważ nie wiem jakie konkretnie tłuszcze, więc no, nie jestem w stanie wam nic tutaj więcej o tym powiedzieć. Mont No moim zdaniem bardzo dobry składnik. I to chyba to jest ten składnik, o którym oni mówią, że wiąże negatywne substancje w zbiorniku, ponieważ montmorylonit to jest nic innego jak dość bogata składowo glina, która między innymi właśnie może mieć też odpowiednie naładowanie jonowe i dzięki temu może wiązać te składniki. Co ciekawe, jak pewnie widzicie. Na filmie to krewetki tu dość mocno oszalały, w szczególności młode, i one pędzą, latają po zbiorniku. W mojej ocenie to może być też skutek działania w zbiorniku Montmorylonitu, który wpływa troszkę na zmiany przewodności wody, i jak wiecie, ja też używam takiego Montmorylonitu rozwodnionego do mineralizacji zbiornika, a czasem nawet po pobudzania czy promowania, zrzucenia wylinki i tak dalej, bo on troszkę tą przewodność elektryczną wody zaburza i tak działa, więc to też z tego może być taki efekt wow w zbiorniku. Wapń. No, więc wapń to, to chyba wszyscy wiemy, co to jest. Trace Minerals, czyli, czyli minerały takie podstawowe, które są potrzebne do budowy komórek i tym podobnych rzeczy, żelazo i tym podobne rzeczy. Nie mamy również składu, więc Wam nie powiem, i również witaminy, w tym kompleks wit witamin B. I tyle mniej więcej. Tutaj przeczytałem, a jeszcze jest kasein. Kasein to są bodajże białka, które występują w mleku, i między innymi występują w mleku krowi. Jeżeli zobaczymy na skład te, tej naszej całej, słuchajcie, mieszaniny, to on taki dość obiecujący, Wam powiem, się okazuje. Jak sami widzicie, krewetki też dość dobrze do tego pokarmu podeszły. Nie tylko większe, ale też mniejsze. Więc ja generalnie patrząc na to, jak moje krewetki reagują i na to, co możemy mniej więcej wyczytać ze składu, powiem Wam, że ja bym ten produkt polecał. Mimo tego, że on najtańszy nie był, bo chyba 40 parę złotych za 50 gram tego produktu. No ale dajcie znać, czy, czy też z niego korzystaliście i co sądzicie, i jak Wam się podobała recenzja. Trzymajcie się, cześć!